Idziemy do druku numer H, na numer 10, przepraszam. Wpłynęło do nas pismo od KIT-u odnośnie zaopiniowania postawienia znaku na sięgaczu przy ulicy Żmujdzkiej. Chodzi o krótki odcinek drogi właściwie utwardzonej jedynie w kierunku opolskiej, zaraz przed wiaduktem. Tam są budynki jednorodzinne. Ostatni dom jednorodzinny postulował o tą zmianę organizacji ruchu. Wynika to z faktu, że nie można wjechać do tego domu często, gdy parkują samochody osób pracujących w okolicy. Dlatego jest propozycja z IKI, dlatego proponujemy pozytywnie ją zaopiniować. Jednak, proszę sobie tutaj dopisać, było autopoprawką na zarządzie przyjęte. Po kropce jest, gdy mamy w Krakowie kropka. Zmianę winna poprzedzić wizja lokalna określająca dokładne usytuowanie znaku. Wynika to z faktu, że też nie chodzi o to, żeby zamknąć całą ulicę dla możliwości parkowania, tylko żeby zrobić to tak, aby wilk był syty i owca cała. Także rzadko się tego daje, ale może się. Czy są jakieś pytania? Proszę. Wracamy kawałek tam, gdzie jest zakład naprawy samochodów. Przed mostem, o to chodzi, tak? Tak, jadąc z Żarnica w lewo. I to znaczy ma spowodować, że te auta, które tam czekają przed tą naprawą, mają gdzieś inne. To ma spowodować, że... To pewnie dlatego, z tego... To ma spowodować, że samochody, które stoją przed bramą właścicieli posesji, nie będą interesowały wjazdu do posesji. A co do tego właściciel tego zakładu, czy samochodowego, czy on... No, bo to jest jakby, no oni są wszyscy jakby uczestnikami tej ulicy. Owszem, ale to tak jakby ktoś zastawił, na przykład ja bym pani z sąsiadem postawił kanapę przed pani z domem i ktoś mnie pytał jeszcze, czy mogę ją przesunąć, czy pani może ją przesunąć. To mniej więcej tak wygląda w tym momencie. Tak, ale chodzi o zatarysowanie wjazdu do posesji prywatnej. Więc myślę, że tutaj dotyczy temat tej posesji. Dlatego jest prośba o wizję lokalną, żeby ten znak nie był za wcześnie, żeby nie wyłączał całej ulicy. Ale nie może być też tak, że na koszt działalności warsztatu czy innych zakładów pracy prywatni właściciele nie mogą dostać się do własnych domów. Bo to jest kuriozum. Równowaga. Czy są jeszcze jakieś inne głosy? Nie widzę, w związku z tym poddaję już pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Był dostarczony jednogłośnie.